Dzień dobry, tego nam brakowało. Deszczu. Słuchajcie, katastrofa w ogóle, wszystko kapie, leje. Nadal są zaspy, więc to wszystko zacznie się zapadać. Potem to zamarznie, będzie się ślizgać. Cudowna zima. Ja nie wiem, ktoś jest tutaj zadowolony? Bo ja raczej nie. No a dalej idąc w dom, głąb domu, to taka sytuacja tam. Kable. Słuchajcie, mnóstwo kabli, bo nie ma prądu. Także ratujemy się. Dobrze, że jest kominek. Rozpalił mi mąż, zanim pojechał do pracy. I mam sobie tu dokładać, żeby było ciepło. Tu proszę bardzo. I tu lampa, bo jak momentami jest tak ciemno, jak nie powiem gdzie, więc się ratujemy, ile wlezie. Dobrze, że ten mój chłop coś tu pokombinował. No i powiem Wam, zakup kominka w tym roku to była świetna inwestycja, po prostu świetna. Ja stoję tutaj i normalnie mi parzy po nogach, także hajcujemy, a jak widzicie, jest tylko jedno drewienko wrzucone, że tak powiem, na sztorc i daje rady. Tak więc witam Was serdecznie. Nie wiem, czy ten film pójdzie, tak jak mówię, w piątek, bo nie mam prądu i będzie ciężko to zrenderować. Będę trochę prześwietlona, ale chciałabym, żebyście cokolwiek widzieli, no i żebyście patrzyli sobie na ten mój kominek. Zrobię Wam trochę nastrój. On też tu jest. Chciałam Wam powiedzieć, że tak, pogoda jest do bani, a ja muszę jechać Emilii po okulary, bo w środę nie puściłam Wam filmu. To było właśnie spowodowane tym, że pojechałyśmy do okulisty. Rano byłam, tak jak mówiłam, na paznokciach. Raz jeszcze Wam pokażę te cuda, bo myślę, że są piękne. I one już będą takie sylwestrowe, choć nigdzie nie idę, no ale co se, będę jak se mogę. Dzień dobry. Znowu gadam do siebie, jak tu ktoś napisał. A mój pies patrzy, czy to do niego. W środę właśnie byłam na paznokciach, więc bardzo źle się jechało, bardzo, bo było bardzo ślisko, bardzo w boiście. Kierowcy dużych samochodów w ogóle na nas nie uważali. Mijali nas na łeb, na szyję. Może mają 4x4, nie wiem. W każdym razie trzeba było mieć oczy dookoła głowy. Słuchajcie, próbuję się ustanowić tak, żebyście cokolwiek widzieli. Dzień dobry przynajmniej, jakby się tak wywalił. Ale nie, proszę mnie nie dotykać, bo Pan był na polu, a tam pada deszcz i ma Pan mokre łapy. No, no, no. Tu proszę mi nie wchodzić, bo ja mam tutaj koperty. Mam też właśnie z Action, bo za chwilę Wam pokażę te zakupy z Action. Mam też mnóstwo kartek świątecznych. W zasadzie wszystkie takie same, tyle że jedne bardziej w popielatym, a drugie bardziej w różowym, więc będziemy robić wysłanie. Mam nadzieję, że dziś, ale nie obiecuję, bo mam dzisiaj tak rzeczy do zrobienia. Między innymi tak, jutro idę do szkoły. Nadal wciąż nie napisałam referatu, który miałam zrobić, więc będę musiała, nie wiem, czy nie zarwię dzisiaj nocki, ale muszę to zrobić. Zostawiłam sobie to na ostatnią chwilę, po prostu o tym zapomniałam, szczerze powiedziawszy. Mam do zrobienia na nasze zajęcia 6 prac chyba, więc świetnie, zaprzęgę mojego męża i Emilię. I co jeszcze mam zrobić? A, dzisiaj musimy jechać do optyka, żeby wybrać Emilce okulary. Nie wiem, czy Wam mówiłam, byliśmy właśnie w środę też u okulisty, byłam z Emilią i wyszła jej bardzo duża wada wzroku, więc jestem niepocieszona. Niestety, tak wyszło. Trzeba to naprawić, że tak powiem. Więc Emilia po prostu będzie miała okulary. Ona się tego bardzo, bardzo boi. Bardzo się boi w okularach powrotu do przedszkola, bo nie wie, jak zareagują dzieci. No i to jest takie, ja już tam Pani mówiłam, żeby szepnęła słówko, jak Emilia wejdzie w tych okularach. Emilia we wtorek też ma, kończy 6 lat, także nie, ja nie robię żadnych urodzin, nie ma szans. Po prostu może na 10, na 10 jakoś tam się skrzykniemy, nie wiem. Nie ma sensu, nie ma kasy, nie ma kiedy, nie ma nerwów. Będzie miała torcika i prezenty od rodziców. Zapowiedziała się też chrzestnomatka, że gdzieś tam między świętami, może przed świętami jeszcze wskoczy, bo miała przyjechać w niedzielę, słuchajcie, zasypało nas i nie dotarła. Poza tym, to powiem Wam tak, moje kwiatki marnieją na potęgę, słuchajcie, bo to jest spowodowane tymi ciemnościami. Ja się w tej chwili doświetlam. Tutaj też Wam pokażę fajną sprawę, bo wiem, że u Was też często brakuje prądu. Z Action też, za parę groszy na baterie, takie światło, takie lampki, takie żarówki. Słuchajcie, dają moc. Zaraz Wam pokażę, gdzie się to w ogóle włączało. A tu. Och. O. Nic nie widzicie.
W każdym bądź razie będziecie wszystko widzieć, kiedy braknie Wam prądu. Ja naprawdę polecam. Oprócz tego mam nałożony właśnie statyw na to, choć nie jest naładowane, ale pokażę Wam później taki ring, który też dostaniecie właśnie w Action, bo je widziałam. Słuchajcie, gapa ze mnie totalna, bo nie mam cen. Nie wiem, jak się to stało. O, widzę, że pozdrawiam je Dominika. Dominika, serdecznie pozdrawiam. Napisała po prostu do mnie, chyba na Messenger. Słuchajcie, otrzymałam od Was mnóstwo kartek. Jak już jesteśmy przy pozdrowieniach, to powiem Wam tak. Tylko jeszcze mam jedną prośbę. Kochana, dostałam od Ciebie piękną karteczkę. Na pewno ją poznasz. I tutaj są piękne życzenia, ale nie bardzo kojarzę. Ania, Przemek i synek Piotruś. A Ań jest tu bardzo dużo. Mi chodzą dwie tak mocno po głowie, ale nie wiem. Po prostu nie chcę tutaj namieszać, a gdybym wiedziała właśnie nick albo coś tam jeszcze więcej, to bym wiedziała, która to jest Ania. Dziękuję bardzo. Przepiękna. Słuchajcie, krajobraz praktycznie jak u nas. Patrzcie się na to. Zima na całego. No to tak mają wyglądać święta. No a tutaj do święt to będzie chlapa ciapa i rozbij dupa. Tutaj mam przepiękną też. Wiola Drapińska. Ty wiesz, że ja kocham ptaszki. Ja je dokarmiam cały czas. To, co słyszycie, to nie jest papuga, to są chomiki. Zostały 4 sztuki i to chyba samce same, z tego, co z Emilią próbowałyśmy sprawdzić. I wygląda na to, że są 4 samce i ciężko jest im się razem dogadać. Bardzo ładne życzenia, ale tutaj pięknie napisała Wiola, pozwolę sobie to przeczytać. Buziaki i ściskam mocno, może los tak pokieruje, że się spotkamy osobiście. Ja naprawdę chciałabym się z Wami osobiście spotkać. Chciałabym, żeby to było takie luźne spotkanie gdzieś tam, kurna, na łące nawet. Co byśmy posiedziały, pośmiały się, słuchajcie, na pewno byłoby dużo gadania, dużo śmiechu, żartów, także to było coś fantastycznego. Nie wyobrażam sobie jechać na Sea Bloggers, absolutnie, bo po prostu ja nie jestem jedną z tych dziewczyn, które nagrywają, ja się nie czuję, ja bym się po prostu tam wstydziła. Mówię, że chyba, żeby mnie wzięła za oszywę któraś z takich właśnie podobnych dziewczyn, które nagrywają, żeby mnie gdzieś tam mogłabym się chować za jej plecami. Bo dla mnie youtuberka to jest ktoś, kto ma tam w tysiącach, a nie takie jak ja mam biedne 4000, w większych tysiącach, rozumiecie, subskrypcji. Tutaj mam też bardzo fajną przesyłkę od mojej Marzeny z Mielca. Marzena, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Otwierałyśmy te kartki już z Emilią, może gdzieś tam Wam wrzucę. Ja próbowałam jej umilić czas właśnie u tego okulisty, bo była zdenerwowana, czy ona będzie umiała to odczytać, czy to wszystko będzie dobrze, czy faktycznie będą te okulary. I właśnie z pomocą przyszły mi Wasze kartki, które były kierowane do skrytki pocztowej. Na przykład Wiola, no to Wiola była podwójnym zwycięzcą rozdania. Ja już znowu za szybko mówię. Opieprzajcie mnie, będę starała się wolniej, ale wtedy te filmy będą takie rozlazły. Mam nadzieję, że wszystko rozumiecie. Rozumiecie. O tak, to powinno być poprawnie. Słuchajcie, Wiolka 2 razy wygrała rozdanie, stąd miała adres domowy i przysłała mi do domu. Ale tu Marzenka na przykład wysłała do skrytki pocztowej. I dostałam 2 herbaty. Słuchajcie, genialne są te herbaty. Nie wiem, gdzie ona je dopadła. A nie, już chyba zaraz wiem. Kawa czy herbata. Widzicie? I ej, to tak pachnie. Myśmy z Emilią nos wsadzały w te herbaty. To jest dla dzieci. Herbata super owocowa. Także Emilia już mówiła, że będziemy parzyć. A ja mam taki zaparzacz mały gdzieś tam. I sobie fajnie zaparzymy. Może gdzieś tam Wam pokażę ten zaparzacz. A tutaj, tak jak mówię, kawa czy herbata. To jest takie coś. I tutaj jest herbatka dla mnie i to jest herbatka, słuchajcie, zielona, wesołych świąt. www.pankawa.com. Jeśli byście sobie chcieli zerknąć, to proszę bardzo, takie herbatki pięknie pachnące. Tak więc to było od Marzenki. O, dla wszystkich buziaków, którzy wysłali mi kartki, bardzo, bardzo Wam dziękuję. I mówię, w zupełności kartka by wystarczyła, a jak wyślecie mi w komentarzu życzenia, to też będzie. Słuchajcie, bo teraz jest tak cholernie wszystko drogie, że ja to całkiem rozumiem i nie oczekuję od Was żadnych
prezentów, no ale często piszecie: Anka, dawaj numer, dawaj adres, dawaj skrytkę pocztową, bo po prostu macie taką potrzebę. To nie jest tak, że ja bym tutaj Was prosiła czy coś, bo mówię, w komentarzu też wystarczy i też jest super. Przechodzimy do tych zakupów. Tu jeszcze zanim wezmę action, to pokażę Wam, że wzięłam taki biały łańcuch. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. 3 złote, tak Anka, czy Ty nas te dobrze, 3 złote. Tako, Emilia ma taką małą choineczkę, w zasadzie tych choinek to ja mam chyba te 4, może 3 nawet. I w tym roku ona chce ją ubierać dla siebie. Jeszcze będę polowała, bo w Pepco możecie dostać za 3 albo 5 zł pudełko takich maleńkich bombek. U nas ich nie ma, byłam, sprawdziłam. Słuchajcie, przechodzimy do zakupów z Action. Tromba bomba, nie wiem co tu się stało, bo było w tym koszyku. Był paragon, ale ktoś już tutaj nos wsadził i nie ma. W każdym bądź razie, nieważne, macie Action, sprawdzicie sobie. Ja tutaj wzięłam pierwsze co, to jest taka, no, kosz do przechowywania, metalowy. Wzięłam w białym kolorze, nie wiem czy były jeszcze w czarnym, bo widziałam u nas tylko były w białym, zawieszony na drzwi, słuchajcie. I ja mam, tak jak Wam pokazywałam, tą szafkę, prawa złość, no, złość. Swędził mnie nos. I będę chciała właśnie tam do tej szafki, bo jeszcze mam taką niewykorzystaną przestrzeń. Będę chciała to zawiesić od środka, po prostu jak zamknę. I tutaj właśnie pokazane są jakieś, jak to można przechowywać. O, tak Wam wyjmę. Co można przechowywać? To są jakieś gąbki, ściereczki, nawet szczotka. Świetne, po prostu świetne, ale widziałam też gdzieś na filmie na YouTube, że w Action macie takie na nóżce, jeszcze pod spodem drugie i dziewczyny, słuchajcie, mają, znowu z tym słuchajcie, sama siebie słyszę, mają tu wkładane małe kwiatki i to jest stawiane na parapetach. Jeśli macie właśnie mieszkania w blokach, to macie mało miejsca i to fajnie z boku na parapecie, wyobraźcie sobie, to jest parapet, tutaj z boku stawiane są i tu są wkładane piętrowo kwiatki. Też myślę, że fajny pomysł na takie coś, a takie coś właśnie takie i inne znajdziecie sobie w Action. Także rozejrzyjcie się, jeśli byście czegoś takiego potrzebowali. Wzięłam też skarpety czarne, słuchajcie, dla mojego Briana, bo ja nie wiem. U nas nadal wciąż przytrafia się to, że giną jakoś idąc do pralki, wyskakuje jedna. Potem nie można znaleźć pary. Chłop ma duże nogi, bo to jest 43-46. Wzięłam dość grube, mam nadzieję, że... I długie. Słuchajcie, nie będzie tych kostek na wierzchu. Tak jak mówię, właśnie nie będziemy robić urodzin, ale wzięłam dla mini... Tutaj są takie mini pianki. Ja mam nadzieję, że ciocia będzie piekła torta. Pozdrawiamy ciocię Martę wszyscy. I zrobię takiego małego na... nie wiem, 6 czy 9 tam jest osób i porcji, że tak powiem. I obsypiemy dookoła. Jeszcze muszę kupić, tylko nie bardzo wiem, jaki ten obrazek Emi sobie zażyczy na tego torta tym razem, bo ona ma co chwilę inne upodobania, jeśli chodzi o bajki. Tutaj wzięłam też 50 razy balony. Ona już je oczywiście zwiększyła, słuchajcie, już widziała. Takie przeróżne kolory. Ja nie robię jednokolorowego przyjęcia, tylko robię na bogato, wszystkie kolory tęczy. Tu sobie wzięłam chyba 3 złote, taki ocet. Ja często zamiast kupować gotowych środków czystości, to po prostu biorę ocet, biorę trochę płynu do naczyń i jadę. Ten ocet się potem ulatnia. To jest taki ocet typowo do czyszczenia, do mycia, także spora butla. Wystarczy na ho, jeszcze trochę i on pójdzie do łazienki, żeby tutaj czasem nie pomylili i takiego octu do jakiejś tam żywności nie dali. Wzięłam też Emilii szczoteczki, tam macie naprawdę tanie te szczoteczki, tu są 2 sztuki, bo czas byłoby już wymienić. Wzięłam taką ziemię, trafiłam na taką ziemię, słuchajcie, i znowu to słuchajcie, pip. To jest z kokosem, o ile się nie mylę, bo tutaj kurde po polsku to chyba nic nie pisze. Na pewno to jest włókno kokosowe, bo ja po wyglądzie już widzę. Taka ziemia. Coś koło 5 zł? Chyba tak. Nie będę Wam mówić, sprawdzacie sobie ceny sami, bo nie chcę powiedzieć. 10 litrów tutaj jest. Fajnie zbita taka. Patrzcie. A ja muszę poprzesadzać niestety moje niektóre kwiatki, bo tak jak widzicie, kończą się. Po prostu to jest spowodowane tą ciemnością. Pasowałoby jeszcze zorganizować takie lampy, bo ja trochę tych kwiatków mam. Trochę. Nie każcie mi liczyć do niczego, bo znowu się załamie. Ostatnim razem jak
półtorej roku temu kazaliście mi policzyć, to było około 100. Teraz nie będzie tyle, nie będzie, bo ja już mocno przerzedziłam, brzuch wywiozłam do mojej mamy. Tutaj jest coś must have, słuchajcie, bo już nie będę tego, obiecuję. Dużo, dużo pomadek. Zestaw, czyli 8 chyba, 2, 4, 6, 8. Dobrze, nie myliłam się. Tamtym razem też kupiłam 8 i moje dzieciaki sobie smarują. Boże, co z tym nosem, ale że ja będę zła dzisiaj. Mam nadzieję, że uda mi się kupić te okulary dla Emi, bo ona już ma nosić, no zamówić przynajmniej. Tak jak widzieliście w zeszłym, wczorajszym filmie, były zakupy z Rossmana, który nam otworzyli i tam mąż kupił sobie tą golarkę, już ją używał, tylko mówi, że ma uczucie, że ona tak zostawia jakiś tam milimetr tych włosków, on jednak lubi tak na zero, że ona by była fajna, ale do brodaczy albo do podcięcia jakichś tam włosków czy coś, oczywiście będzie się nią golił, ale mówi, że czuje tak, jakby troszeczkę mu zostawiała zarostków. 4 plus 2 kupiłam ja. Gillette. Nie tylko dla faceta. Tak. No nie tylko dla faceta. Bo i ja skoszę sobie jedną. Także mówię, że u mnie się już coraz więcej osób goli, w sensie facetów. Więc takie rzeczy są potrzebne. Szóstka, no bo jak, słuchajcie, tort bez szóstki. Taka zielona, bo Emila ostatnio mówi, że ona już nie chcę różu, więc okej, wzięłam jej zieloną, mam nadzieję, że się spodoba. Tutaj jest krem do rąk, słuchajcie, patrzcie, jaka kochana pandzia. I tych kremów, nie dość, że w bardzo dobrych cenach mają, to jeszcze właśnie takich przezabawnych ubrankach, że tak powiem, bo naprawdę fajne są te tubki, bo tam są różne te zwierzaczki i w dobrych cenach, małe, słuchajcie, poręczne do torebki, buch i mamy. Ten klej też często jest polecany właśnie na YouTube. Zobaczymy. Mi się on przyda, chociażby klej wielofunkcyjny. No, słuchajcie, jak ktoś to sobie przeczyta, to proszę bardzo, powodzenia. Na pewno ja tego nie przeczytam bez moich binokli, a nie lubię się w nich, więc się tutaj nie pokazuję. Co byście mi nie musiały kłamać, że wyglądam dobrze. Bo ja wiem, że mam bardzo fajne grono, ale ja nie wyglądam dobrze w okularach. Tak więc przyda mi się on chociażby do dzisiejszych prac. I muszę go ukryć przed Emilią, bo ona to zaraz to całe wyklei. Ona jest bardzo, bardzo takim plastycznym dzieckiem. Ona uwielbia różne wycinanki, naklejanki. O właśnie, to tutaj nie ma, bo ktoś tutaj jeszcze wsadził dla Emilii naklejki. Ale będziecie widzieć, że gdzieś tam ona właśnie dostała, w tych kopertach były ukryte naklejki dla Emilii. Tu coś, co odkupiłam dla mojej sąsiadki Kasi. Kasia, serdecznie Cię pozdrawiam, dziękuję, bo przy ostatnich muffinach poratowałaś mnie właśnie takimi... jak się to pięknie ładnie nazywa? Oczywiście tu nic nie piszę. Ale wiecie, to są te... pudełeczka. Piszcie, piszcie, jak to się nazywa. Wiecie, nie, dobra, nie będę otwierać, bo to dla Kasi. Odkupiłam, muszę przerzucić przez płot. I to jest chyba wszystko. A nie, 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 słuchajcie, nie wszystko. To jest największa rzecz, czyli proszę bardzo, mam. W jednym z ostatnich filmów mówiłam Wam, że bardzo, bardzo brakuje mi przed drzwiami takiej olbrzymiej, albo przynajmniej większej niż do tej pory wycieraczki. I tutaj mam z tej samej serii. Ona jest pod spodem ogumowana, więc nie ma szans. Widzicie to? O, wierzcie mi na słowo, ogumowana. Nie ma szans, żeby to stąd przemokło na podspód. To nie jest wcale tak, że ona jest antypoślizgowa. Słuchajcie, bo tak jak u mnie... Znowu słuchajcie. Dobra, może odpuszczę. Dzisiaj po prostu będę miała słowo. Słuchajcie, na 1000 razy. Co? Że to nie jest antypoślizgowa, bo ja mam płytki. I to jeździ jak cholera, ale mam nadzieję, że to nie będzie jeździło, bo po prostu z jednej strony podłożę pod to moje siedzisko, które jest przy drzwiach i będzie się to jakoś trzymało. W każdym bądź razie zatrzymałam sobie to, żeby Wam powiedzieć, jakie to są rozmiary. Cena to na pewno bez groszy 50 zł, więc super. Przynajmniej w takiej cenie ja to kupiłam w tamtym tygodniu. I to jest 80 na 120 cm. Jeśli potrzebujecie, a uwierzcie mi, jest to super wyjście przy drzwiach. Super ekstra sytuacja przy drzwiach, bo choć przyjdzie listonosz czy coś, to staje właśnie na tej dużej wycieraczce i on już mi nie drypci. A tak samo dzieciaki, jak się rozbierają przy drzwiach, bo jest szafka na kurtki przy drzwiach, więc tu siadają pupą na tym, ściągają buty i mam nadzieję, że tu zostanie cały ten piach i ten deszcz, ten śnieg, ta breja z zewnątrz właśnie na tej wycieraczce, bo jest dużo większa od tej, którą w tej chwili mam. Słuchajcie, przechodzimy do rozdania.
Z góry przepraszam Was za to, że jest ciemno, ale inaczej się nie da, musiałabym taszyć tą moją lampę ze sobą. No ale dobra, przeżyjecie. Coś tam widzicie. Chciałam Wam pokazać, jakich rozmiarów jest właśnie ta wycieraczka. Jak dla mnie idealna. Dużo większa niż ta, która była wcześniej. Mówię o tej. Ja mówię idealna, bo jest na długość tego siedziska tutaj, na którym siadają dzieci, żeby sobie przebrać buty. W ogóle to siedzisko też jest genialne właśnie tutaj przy drzwiach, bo tu w nim ukrywam całe wszystkie kapcie, a mam ich sporo, bo to są kapcie całej rodziny, a oprócz tego mamy też po prostu kapcie dla gości, jak przychodzą, żeby nie zasuwali po... Bo to, tutaj mamy ogrzewanie podłogowe, ale już tam, gdzie są panele, tego nie mamy, więc żeby nie marzli w stopach, na przykład siedząc przy stole, to mają właśnie swoje kapciochy, więc ich tam i męskich, i damskich jest w różnych rozmiarach. To jest super wyjście, jeśli nie chcecie, żeby zaiwaniali Wam w skarpetach, albo nie przebierali butów, to od razu przebierają i mają, przynajmniej u nas to już kojarzą to. Druga sprawa, jaka jest ekstra w tym domu, to ta szafa, do której właśnie wkładane są wszystkie kurtki. Ja jeszcze dodatkowo tutaj powiesiłam taki wieszaczek, gdzie jakby coś się tam przepełniało, no to jeszcze w razie W można powiesić kurtki gości właśnie tu. A oprócz tego to jeszcze mam taki właśnie stojący wieszak, który w razie coś przynosimy i wieszamy właśnie na nich kurtki. Też jest super. Może Wam pokażę, a może jeszcze w następnych odcinkach po prostu, bo musiałabym go przynieść gdzieś tam ze strychu Zakopany, ale na pewno kupicie go w Jusku. I co tu jeszcze dobrym rozwiązaniem było? Właśnie te ociekacze, śmialiśmy się, bo pisałyście tu, że to może ocie kapcie. No tak, ocie i kapcie, nie? Jakby nie było. Ale w każdym razie te rynienki całe, mówię, mam dwie i to jest super wyjście. No i teraz właśnie jeszcze ten, o proszę, jak pięknie wygląda. Właśnie jeszcze ta wycieraczka gumowana. Mam nadzieję, że się sprawdzi i będę miała mniej piachu i całego błota w domu. Tak więc tak się to prezentuje. Jak coś w action macie. I w tym momencie przyszedł właśnie prąd, więc widzicie, jak to wygląda. O, wygląda tutaj gwiazda. Ale oprócz tego chciałam Wam jeszcze pokazać, że w Action też kupicie sobie właśnie takie stojaczki. I one są ładowane tutaj. Widzicie? O, proszę bardzo. Tutaj też się włączają. Jeśli nie tylko chodzi o to nagrywanie, ale na przykład jak braknie właśnie prądu, to taki naładowany stojaczek, bo on się wysuwa. Zaraz Wam to pokażę. Tadam! I tutaj manuszkę, którą się rozkłada i może stać jedną ręką, trzymając między nogami, Wam to jakoś położę. O, proszę bardzo, taki stojak. Więc jakby co? Na przykład się wymalować nawet, nie? Żeby nie świecić całego domu rano, jeśli wstajecie tam o 5:00, to włączacie sobie właśnie taką lampkę, ustawiacie tak jak trzeba i się malujecie, ile wlezie. Choćby nawet jak nagrywacie, to też podratujecie się właśnie takim statywem, bo tak to się nazywa. Tak więc jak coś, to w Action też za parę złotych macie takie coś. Thank you.
nie zmienimy miejsca z uwagi na to, że nadal nie ma prądu i ja jestem podpięta z tym światłem, bez którego po prostu nie dałoby się nagrywać, do tej przetwornicy, która stoi na ziemi, więc nie mogę zmienić nic, bo nie będziecie nic widzieć. A teraz jest chwila dla Was, bo to jest coś, co przygotowałam dla Was. Już wczoraj widzieliście dużą, sporą część tego rozdania, bo chociażby właśnie ta kosmetyczka, powiem Wam, że ona naprawdę jest fajna. Wygląda jak z lnu. Nie wiem. Mnie się to podoba, więc oddaję jedną, bo widzieliście, że mamy dwie, więc pójdzie do rozdania. Tutaj mam taki portfelik. Ja już raz Wam też oddawałam ten portfelik, tylko... Oddawałam czy kupiłam, a nie oddawałam. W każdym bądź razie jest taki. I on jest z Mojito. No już teraz nie musicie nosić tyle tych kart, bo to wszystko jest aplikacja. No ale kartę do płacenia praktycznie jeszcze każdy ma. Choć teraz i tak płacimy już telefonami, cudawianki nie. Mnie ostatnio Brian uczył tego dopiero teraz. Ale na drobniaki też tu macie. Macie też na fotkę męża, dziecka, tudzież ważnej osoby dla Was. Jest to zapinane, no i jest tutaj parę przegródek właśnie na przeróżne karty. Myślę, że fajny pomysł, a jak nie, to sprezentujecie w Waszej latorośli, bo to nie zajmuje dużo miejsca, a jest w ładnym kremowym kolorku, nowe. Tu jest metka, żeby nie było. Więc to jest prezent numer dwa. Z takich pierdołek jeszcze powędruję do Was koliberek, które kupiłam specjalnie na rozdanie. Jest tutaj. Moje też wiszą tu u góry. Niestety Wam nie pokażę, bo nie będę machać już. Tutaj są cienie. Tutaj pisała... kto tu pisał, że też ma? Ja mam pamięć dobrą, ale krótką. Chyba Smielca moja pani, że też ją ma i poleca właśnie. Beatka, to Ty chyba byłaś. Ty piszesz, że ją masz, tą paletkę, którą wyczarujecie sobie właśnie fajny makijaż. Tutaj jest czerwony lakier, tu, żebyście walnęły sobie czerwone paznokcie, czy tam u stóp. No słuchajcie, ponadczasowy kolor, nie? Całe lato możecie mieć i sobie go używać. Jaki on był firmy? Z Lovely. Dobra, dorzucamy oczywiście całą garść przeróżnych próbek kremów. To jest ten podkład, o którym mówiłam tak samo wczoraj, czyli ja tak mówię, że wczoraj, a Wy niektórzy nie oglądali wczorajszego filmu, więc zapraszam do filmu wcześniejszego. Bielenda Make Up, to jest ten z truskawką rozświetlający w kolorek 01. Tutaj jest krem Eveline, bardzo fajny, powiem Wam, że spora tuba, dość ciężki. I regenerujący krem maska do rąk i paznokci. Tak, i tutaj jeszcze macie ten tusz Variet z Eveline i to był pogrubiająco wydłużający. Tyle na ten temat tego rozdania. I tak waży 5 kg. Oczywiście dołożę jeszcze słodycze, jak to zazwyczaj dokładam. Dołożę jeszcze karteczkę, dwa słowa od siebie. Zapakuję to pięknie, jak za każdym razem. I teraz warunki rozdania standardowe, ale jeśli jesteś pierwszy raz, to powtórzę. Musisz być subskrybentem mojego kanału. Ja to sprawdzam. Jeśli nie ma otwartej subskrypcji, to losuję kolejne osoby. Niestety takie warunki były od początku i będą do końca rozdań. Kolejna rzecz to komentarz. Co Wy tutaj w tym komentarzu? Biorę udział. Tak jest najprościej. Ja potem sobie zaznaczam właśnie podczas tego losowania, że te słowa muszą być. Także biorę udział. Nie musi być w rozdaniu. Biorę udział. To słowo w komentarzu musi być. Możecie pisać jeszcze inne rzeczy, ale pamiętajcie, biorę udział musi być, bo potem sobie zaznaczam i tylko te komentarze z, tymi słowami są zaznaczane jako prawidłowe. No i co? Wbijcie jeszcze lajka. Oprócz tego nie wysyłam paczek za granicą. Nie, nie ma takich szans. Ja wiem, że często pytacie, ale na pewno macie kogoś, do kogo wracacie, przyjeżdżacie. No to do niego możecie podać adres i wtedy to rozdanko idzie właśnie pod ten adres, ale ja naprawdę nie wysyłam za granicę, bo to jest po prostu już duży koszt. Ja za część tych rzeczy zapłaciłam. Ja za wszystko zapłaciłam, jedynie kosmetyczka jest i próbki, no tak. Tak więc mam nadzieję, że Wam się spodobało to rozdanko, a wyślę je przed Nowym Rokiem. Tak, bo ja już teraz na święta to się na pewno nie wyrobię, więc przed Nowym Rokiem ogłoszę, kto. Tutaj w filmie, powiem Wam, napiszę, że wyniki rozdania w tytule i będziecie mieli wylosowane
wylosowaną osobę, bo to jest rozdanie dla jednej osoby, ale biorą udział wszyscy. Zapraszam serdecznie. Słuchajcie, znikam, bo ja mówię, dzisiaj mam bardzo dużo na głowie, muszę jeszcze jechać odesłać moje rzeczy z Allegro, potem jadę z Emilią po te okulary, zamówić te okulary, no i muszę stanąć do tych wszystkich rzeczy, do szkoły, nie mówiąc już o tym obiad, sprzątanie, a ciężkie warunki, bo nie ma prądu. Do dobrego człowiek się bardzo szybko przyzwyczaja, bo chociażby naleśniki w termomiksie to jest tak i byłoby zrobione, a tymczasem muszę się z tym bawić. Mam przeniesioną już kuchenkę na gaz, mąż mi przyniósł, podpiął wszystko, stoi z tą butlą, także nie wygląda to wszystko fajnie. No bo tutaj przetwornica, tam za chwilę zgaśnie mi w koloninku, taki ze mnie palacz. Miłego weekendu, ciepłego, bezpiecznego i nie zaharujcie się na śmierć przez te święta, bo nie warto. Spędźcie to na spokojnie, na luzie, jeden placek mniej, nic się nie stanie, byleby nie wyrzucać. Miłego weekendu, do zobaczenia już w poniedziałek. Przypominam, nagrywam w poniedziałek, środę i piątek i będę się starała, żeby tak poszły filmy, aczkolwiek zaglądajcie, bo czasem tak jak wczoraj właśnie poszedł film, mimo tego, że w środę nie było, puściłam w czwartek, udało się, choć przerywało mi, wyrzucało, było ciężko, ale poszło. Buziaki, nie gadam już nic więcej.